10 dni temu dostałem telefon od menadżera, byłem w Stanach, spędzałem wakacje z żoną i z dzieckiem. Dostałem telefon menadżera, że jest pias zainteresowany moją osobą. A ja już dawno podjąłem decyzję, że do Mołdawii nie będę wracał. No i czekałem, co się wydarzy. No i długo się nie zastanawiałem. Przekazałem menadżerowi, że jestem na tak i praktycznie od decyzji minęło może 2 dni, już byliśmy dogadani z Piastem. Kupiłem szybko bilet i przyleciałem do Polski. Podpisem na 3 lata. Naprawdę jestem zadowolony, bo Piast zrobił świetny wynik w tym roku, będzie grał w Lidze Europy. No i na pewno będzie trzeba wszystko robić, żeby powtórzyć ten wynik i pokazać ludziom, że nie był to przypadek. To znaczy, gdybym patrzył tylko na poziom sportowy i wszystko związane z piłką nożną, to nie narzekałbym na nic, bo naprawdę klub super poukładany, bazę mają świetną, no ale w życiu nie tylko liczą się pieniądze i piłka nożna, są też inne rzeczy. Dla mnie jest najważniejsza rodzina i tam nie mogliśmy być razem, bo nie ma tak naprawdę warunków do życia. No i dlatego podjąłem decyzję, że nie będę tam wracał. No, można zapisać sobie na plus na pewno to, że wszędzie, gdzie byłem, nauczyłem się języka i to było chyba na plus, a troszkę też tego świata zwiedziłem, no i teraz myślę, że zostanę w klubie dłużej niż tak jak tutaj było w przypadku Mołdawii, no ale to był zły wybór, zostałem tam też wprowadzony w błąd, ale nie chcę już tego tematu rozwijać, chciałem zapomnieć o tym, co było z tyłu i patrzeć tylko do przodu. Pod Beskidziu byłem 1,5 roku, miałem umowę do pół roku więcej i klub chciał przedłużyć ze mną umowę. No i tam nie mogliśmy się dogadać, a druga sprawa była ciężka sytuacja, czy się utrzymamy, czy nie, a ja też już chciałem cokolwiek innego zmienić. Pojawiły się tam jakieś zapytania z Włoch, byłem tam nawet na testach, tam nie podpisaliśmy, nie dogadaliśmy się, no i pojawiła się oferta z klubu, który gra co roku o Ligę Mistrzów. To nie jest przypadek, że dochodzą do trzeciej czy do czwartej rundy, grają w grupie Ligi Europy i naprawdę tam wszystko jest duży nacisk, żeby osiągnąć jakiś większy sukces, no i dlatego to mnie tam zmusiło, żebym tam podpisał, żebym tam został, ale niestety, no, życie to nie jest tylko piłka. I mówię, no tak jak byłem w innych klubach, to w niektórych klubach byłem tylko wypożyczony i tak naprawdę zwiedziłem 2 inne kluby, będąc zawodnikiem Jagiellonii i to nawet z przymusu byłem do jednego wypożyczony, więc to już nie ja tylko wpływałem na tę decyzję. To znaczy, no będziemy mieszkać tutaj na Śląsku, będziemy mieszkać w Katowicach z żoną i z dzieckiem. No a jak długo będziemy tutaj, to nikt nie wie, co wydarzy się jutro, co wydarzy się za pół roku. Dlatego mam kontrakt podpisany na 3 lata i na pewno też wszystko robię, żeby tutaj jak najlepiej grać. A na pewno jak pojawi się oferta dobra dla klubu i klub będzie zadowolony z tej oferty i usiądziemy do rozmów i zdecydujemy, że będzie najlepszą drogą, żebym odszedł, no to tak na pewno postąpimy. Tak mówię, no, co będzie jutro, to nikt nie wie. No, ja nie boję się presji. Ja w życiu nie wiem, co to znaczy presja, bo presję to mają ludzie, którzy nie mają co jeść i nie wiadomo, gdzie będą spać następną noc. Dla mnie, dlatego w piłce mi się wydaje, że nie ma presji. Jest tylko tam gdzieś jakaś nagonka z trybun czy z ławki, no, ale wydaje mi się, że jak będę grał to, co grałem pod Beskidziu, to na pewno nikt nie będzie tutaj pamiętał o Pawle Oleksie.